Hello and welcome back. So, I'm not sure what else we need to do, but I would assume there's still something here to be investigated. After which, something. I don't know. I need an update in my journal. Okay, just answered my own question. Let's check with Paolo now. I don't really know what to make of it though. W sprawie tego cmentarza. A ty znowu o tym? Chyba już ci coś mówiłem. Czyli po prostu pozwolisz, by posąg Innosa był bezczeszczony? Na cmentarzu jest kapliczka Innosa? Przecież to klasztor magów wody! Może to jest właśnie ten znak, na który czekasz. Możesz mieć rację. Chodźmy! Spotkajmy się w nocy przed wejściem na cmentarz. Podobno to wtedy dochodzą z jego strony dziwne odgłosy. Doskonale. Dzięki temu sprawiedliwość dosięgnie winnych, złapanych na gorącym uczynku. Dobrze, że jesteś. Już miałem ruszać tam sam. Chodź za mną. I was just about to say at what time, but it's good. Pozwolę profanować kaplicy mojego pana. Błagam! Nie róbcie mi krzywdy! Ja nic złego nie zrobiłem! Sprofanowałeś kaplicę Innosa oraz cały ten cmentarz. Za takie zbrodnie należy ci się tylko jedna kara. Zaczekaj, wysłuchajmy go. Chcesz wysłuchiwać bluźnierstw tego oprawcy? Nie jestem żadnym oprawcą! Po prostu chciałem poćwiczyć magię przyzwania! Przepraszam, naprawdę przepraszam! To wszystko wymknęło mi się spod kontroli! Nie próbuj się wyłgać ze swoich zbrodni! Moment, ja znam tego nowicjusza. To ty czarowałeś pod plebanią magów ognia w mieście. Tak, to ja! Rozważyłem wszystkie słowa twoje oraz magów i postanowiłem uczyć się w klasztorze! Dobrze, chłopcze. Przekonaj mnie, że nie jesteś winny zarzucanych ci zbrodni. Od zawsze fascynowała mnie magia przyzywania. Nie zastanawialiście się nigdy, skąd biorą się te wszystkie przyzwane istoty? W klasztorze jednak nikt nie chciał mi odpowiedzieć na to pytanie. Ciągle tylko magia leczenia i tworzenia eliksirów. Dlatego postanowiłem samemu poeksperymentować. Wiem, że nie powinienem i popełniłem wielki błąd. Już nigdy więcej tego nie uczynię. Tylko błagam, nie zabijajcie mnie! To skąd te wszystkie szkielety? Chciałem przyzwać szkielety gobliny, ale chyba coś poszło nie tak, bo gdy tylko się pojawiły, to rzuciły się w moim kierunku. Dlatego schowałem się w kaplicy. A ludzkie szkielety? Nie przyzywałem ich! Takie zwoje są całkowicie zakazane! To ta cała magia musiała obudzić pochowanych tutaj ludzi. Musicie mi uwierzyć! Co o tym sądzisz? I just wanna see what happens if I do this. Ta historia nie ma sensu. On musi coś ukrywać.
Wait, I didn't want him to die like that. Wiedziałem, że Inos ma dla mnie jakiś ukryty cel. Całe to zwątpienie. Wyprawa do klasztoru. To wszystko było po to, bym mógł powstrzymać dziejące się tu niegodziwości. Znów czuję w moim sercu żar gorliwości do mojego pana. Porozmawiam z magami o całym zajściu. Z pewnością poczują ulgę, gdy dowiedzą się, że powstrzymaliśmy nekromantę. Gdybyś mnie kiedyś szukał, to zostanę tutaj, by strzec tej kaplicy. Dziękuję, przyjacielu. Uważaj na siebie i niech Inos ma cię w swojej opiece. I think we did the wrong thing, but I just wanted to say it because I... Alright, let's go with this one. Chłopak mówi prawdę. Może to sam Adanos skierował nas tutaj, byśmy uratowali go przed własną magią. To by było bardzo podobne do sposobu, w jaki działa Adanos. Chyba zaczynam rozumieć przesłanie tej historii. Sam Adanos widział moją pychę oraz złość i postanowił nauczyć mnie pokory. Przejrzałem, jakby zasłona opadła z moich oczu. Nie ma prawdziwej sprawiedliwości bez równowagi, ale nie może być też balansu bez odwagi. Otrzymasz zasłużoną karę, chłopcze. Ale będziesz miał możliwość ją odpokutować. Udaj się do arcymagów i opowiedz im, do czego doszło. Dziękuję! Dziękuję wam za darowanie mi życia! Zmywam się! Dzięki tobie zacząłem pojmować prawdę o naszym życiu i naszej wierze. Pozwolisz, że udam się teraz na modlitwę w kaplicy Adanosa. Mam jeszcze wiele do przemyślenia. Będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Interesting. So, if you kill the guy, he remains a paladin of Inos, and if you spare him, I guess he has a... changes beliefs, his fate from Inos to Adanos, I guess. Nic nie tu ma nie czego ma. Plądrować. I don't know if you guys can hear this, but it's like there's interference. The hell is that? Słyszeliśmy odgłosy walki. Co się stało? To długa historia, ale cmentarz jest już bezpieczny. Pięknie, dzięki! Naprawdę ratujesz naszą przyszłość w klasztorze. Będziemy wdzięczni, jeśli nie powiesz o tym zejściu naszym przełożonym. Proszę, to w ramach podziękowania od nas obu. I would have preferred a book with experience, but I guess whatever works. I prayed and I received some extra protection. I mean, at this point, getting more strength is pretty much useless. Maybe getting training some two-handed might be useful. Let me check with Castle though. Chwała Inosowi! Didn't you just switch? Nah, whatever. Alright, he's not here anymore. Talking about. I have a feeling things are not gonna go quite as planned, but we'll see if he's here or not. Late in the evening, I guess it's not
late enough. Is this door still open? Might as well explore a bit until... Figured I might as well check this side. Pretty sure there's new stuff around here as well. I might be totally wrong. Yeah. I was right. Something snoring, there has to be something in here. It's a wolf or something. Actually, I think they're in the cave below. Let's check it out. Yeah, they are definitely here. Oh, hello. Haven't seen one of your kind in a while. It's almost 9 p.m. I should be able to go back now, I guess. Alright, it's pitch black, it's raining, I can't see anything, should be here, right? Hello. Dobrze, że jesteś. Nie mamy wiele czasu. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Berto, ty zdrajco! Zaniosę twoją głowę Salviemu. Czy ktoś, kto zdradza zdrajców, jest zdrajcą? O czym ty do mnie mówisz? Do cholery z wami. Rozerwę cię na kawałek. Ten drań musiał mnie śledzić. Gdybyś dotarł tu chwilę później, pewnie byłby już po mnie. Przejdźmy do rzeczy. Wiem już pozostałe szczegóły z planu Salviego. Zaatakuje winnicę Valerio i uderzy od strony miasta. Wymyślił sobie, że nikt się nie będzie tego spodziewał, a przy okazji chce temu pokorzyć Rodericha. Zgadzałoby się to z dokumentami, które znalazłem. Co najważniejsze, Salvi dalej nie wie o tym, że podejrzewa cię atak. Spodziewa się raczej obławy na jego głowę. Dlatego jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Musimy działać szybko. Atak może nastąpić w każdej chwili. Roderich przydzielił dodatkowych ludzi do ochrony winnicy. To może nie wystarczyć. Salvi rekrutował po wyspie wszelkie możliwe szumowiny.
Naobiecywał im skarbów i teraz wszyscy nie mogą się doczekać tego wielkiego plądrowania. Co proponujesz? Biegnij do winnicy i ostrzeż wszystkich o szczegółach ataku. Musicie szybko przygotować jakąkolwiek obronę. Możesz też ostrzec chłopaków, że postaram się iść na czele oddziału. Jeśli zaczną atak, to będę im niezwykle wdzięczny, jeśli nie rozstrzelają mnie na miejscu. Zanim to zrobisz, jest jeszcze jedna rzecz. Musisz porządnie mi przywalić. Że co? Jeśli nie będę porządnie obity, to Salvi nigdy nie uwierzy, że zaatakował mnie Brody. Muszę wrócić i upewnić się, że nie zrobi niczego jeszcze bardziej nieprzewidywalnego. Spokojnie, nic mi nie będzie. Novice punch. Nie ma czego plądrować. I'm not sure he's gonna make it through. Hopefully. Hello? I'm gonna wake up. Okay, I'm supposed to go straight away. I'll just use a fast travel. Hopefully I won't be late already. Zabierz mnie... Winnicy Valerio. Oczywiście. Well, who do I speak to? Where's the old man? Upstairs. Czego diabła chcesz? Czego? Outside here somewhere, maybe in the house, this house. Okay, took me a while to figure it out. Ej, ty! Zgodnie z rozkazami Winstona, wszyscy farmerzy pracują tak jak każdego dnia. Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. Ta winnica ma już zbyt wiele złych dni w swojej historii. I'm sure I do.